Cześć Wam. Dzisiaj Was zabieram w rejs statkiem. Będziemy płynąć na takie właśnie wycieczki. Tutaj są żółwie, te dosyć spore. Później będzie widać miasto historyczne. Później będziemy jeść obiad. Ja sobie zamówiłam rybę. Plus będziemy tutaj na takich plażach. No i oczywiście nasz hamam, który byliśmy już, który widzieliście, ale też go zaliczamy. I żółwie. Więc zabieram Was w nasz dzień. Zobaczycie, jak to jest na statku tutaj. Mogłam sobie wcześniej zwiedzić troszkę statek, więc pokażę Wam go bez gości. Może być. Aj, tutaj jest tak kuchnia. Mamy tam iść na razie do szefa. Ten statek ogólnie należy do właściciela naszych domów. Tu można sobie posiedzieć. Ale ja nie mówię. Loża. Przepłyną tylko kajakarze i płyniemy w nasz rejs. Pierwsze co, to przewodnik nam tłumaczy zasady. Arkadaşlar hayırlı yolculuklar. Bugün hep beraberiz. Ayrılsak da beraberiz yani. Şimdi yukarıda güneşlenmek, seyir yapmak serbest. Ama kırmızıya girdiğimiz zaman lütfen ya ön tarafta oturalım ya da śmieci do morza nie wolno wyrzucać. Na górę można wejść. Żadnych takich wystawiania się za butę, jeżeli pływamy, płyniemy. Takie ogólne zasady. Tu na dole można palić papierosy. Już rozdawał popielniczki. Mam nadzieję, że nikt przy nas nie będzie palił. Jak będą palić, to po prostu sobie pójdziemy do góry. A teraz muszę Wam pokazywać, bo i ściszyć głos, dlatego że muzykę włączyli, a YouTube mi zaraz ją zablokuje. I can't control.
kochani, teraz wpływamy do kanału, który nas łączy z morzem. Więc jak mówiłam, to jest zatoka, nie jezioro. No ale oni tak nazywają to. Więc chwilę wam pokażę, jak płyniemy. Nie będę za dużo mówić, bo włączają bardzo głośną muzykę. Jak słyszycie, dzisiaj woda była bardzo wzburzona i były bardzo duże fale, ale jak wpływaliśmy do kanału, wtedy się wszystko uspokoiło, więc była bardzo przyjemna podróż. Like a sensei, Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervé. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas. Make a U-turn 100 miles in the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, okay, acting OC like I just tried. Ayy, shorty the school to my rock and I'm not talking about Jack Black. Ayy, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, it's all lie when they know the truth. Ayy, I'll cry in the end when she leave and you take your juice. Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the... What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the... What do you do when Captain turn your lover to a op? Telling me to stop, ayy. Got 20 G's for the keys to the... What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop, ayy. Got 20 G's for the keys to the... What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop, ayy. Got 20 G's for the keys to the... What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop, ayy. Got 20 G's for the keys to the... What do you do when Captain turn your lover to a op? Real nice. We'll love to chat right now before I get high. When you
ocean smile you give. You're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you. Mamy przerwę teraz do 13.30. O 13.30 będziemy jeść sobie jedzonko. A teraz idziemy na plażę. I tutaj chyba są na tej plaży żółwie. Więc zobaczymy, czy będą. Za ten leżak zapłaciliśmy, za dwa oczywiście, zapłaciliśmy 25 lir. To nawet taniej niż, pamiętacie, był filmik gdzieś tu podlinkuję, jak nie będziecie widzieć, jak nie widzieliście, jak nie będziecie widzieć, wiecie, od tego słońca to już mi się wszystko myli. Jak nie widzieliście, to wam tu gdzieś podlinkuję z tej strony albo z tej strony. Tam płaciliśmy 45 za dwa leżaki, a ja jestem w cieniu. Uwierzcie mi, że mój gizmołek wywrócił mi przed samym wyjściem torebkę i chyba wypadł mi krem z tej torebki i się nie posmarowałam. Pewnie będę masakrycznie czerwona, ale dzisiaj jak będziemy wracać z tym statkiem, to będziemy wpływać w algi też do tego hamamu, więc wysmaruję się algami, to też trochę zmniejszy to czerwone. Ostatnio właśnie zmniejszyło. Tu już jest morze. Fajnie. To kochani, już jest morze, zaraz wam pokażę. Ja jestem w cieniu. Dlatego, że jak przed wyjściem gizmo mi wyrzucił wszystko z torebki i wyrzucił gdzieś krem się poturlikał i jestem bez kremu. Mamy o 13.30, tak proszę na zegarek, przecież nie mam zegarka. O 13.30 mamy, do 13.30 mamy przerwę, jedzenie będzie zrobione, będziemy musieli wracać.
tutaj żółwie składają jajka. Trzeba uważać. Delikatnie chodzić. Okej, ja idę trochę do wody. Teraz jemy sobie rybkę. Bardzo dobre. Smacznego. Jest godzina 15 i odpływamy. Teraz będą algi. Żółwia niestety nie spotkałam. Algi też już Wam nie nagrywałam. Byliśmy tam 2 godziny i później wracaliśmy już do portu. Na zakończenie dnia, przy zachodzie słońca, mieliśmy super imprezę. Niestety nie mogę Wam puścić oryginalnej muzyki, bo YouTube by zablokował, ale naprawdę mieliśmy super, super wycieczkę. Nie żałuję niczego, tylko żałuję, że nie widziałam żółwi. Właśnie skończyliśmy nasz rejs, wypiliśmy trochę coli, wypiliśmy trochę wody, tak kurs plus, zaraz Wam powiem, za tą wodę, za jedzenie i za tą wycieczkę w sumie od godziny 10 zapłaciliśmy 260 lir, plus byliśmy jeszcze w hamamie, ale tego już nie nagrywałam i to kosztowało też dodatkowo dychę za osobę, więc my musieliśmy 200 zapłacić, więc płacimy i idziemy do siebie.
Ja jestem jak skwareczek w ogóle, chciałam wam powiedzieć, czerwona jak buraczek. I z wami tutaj się pożegnam. Jeżeli wam się podobał taki filmik, to oczywiście dajcie łapkę w górę, jeżeli nie, dajcie łapkę w dół. Nie obrażam się, subskrybujcie, udostępniajcie znajomym i do następnego filmiku. Gryszy rys.